Witam Was, moi drodzy, w kolejnym moim felietonie. To już powoli robi się taka stała formułka, no ale cóż, trudno, każdy ma swoje powiedzenia. Dzisiaj będzie troszeczkę odpowiedzi na pytania, takie troszeczkę question and answers, ale no cóż, zadajecie je to i to, ponieważ tego jest sporo, więc ja po prostu postanowiłem na niektóre przynajmniej odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to pani mecenas komunistka, co jest dalej? Proszę Państwa, no pani komunistka mecenas okazało się, że nie jest jednak mecenasem. Więcej Wam nie mogę powiedzieć, nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że ponieważ jest szansa na to, żeby ta pani mecenas jednak mecenas no została troszeczkę nauczona rozumu. Więc dla dobra sprawy, którą prowadzą różne agendy naszego państwa, no po prostu postanowiłem, że wszystkiego Wam nie ujawnię, ale ten taki smaczek, który wczoraj dostałem, właśnie dokumentację na temat tej pani, no postanowiłem Wam jednak ujawnić. Dostałem taką informację z Rady Adwokackiej, że właśnie ta pani nie figuruje jako adwokat, jako mecenas. A o ile wiem, chociaż mogę tu się oczywiście mylić, ta młoda dama przedstawia się jako pani mecenas. Także na razie, moi drodzy, prowadzę w starciu z komuną. Było 1-1, teraz jest już 2-1. Mam nadzieję, że już komuna nie odzyska sił i nie będę musiał, i będę już tylko powiększał jakby przewagę, a nie będę musiał jej odrabiać. Wiecie, że teraz ostatnio włóczę się po salach sądowych, jeśli chodzi o walkę z różnymi komuchami, którzy próbują wyłudzić pewne rzeczy. No ale o tym Wam już mówiłem. 2-1 dla mnie, na razie póki co. Zobaczymy, trzymajcie kciuki, módlcie się, tak, ja wiem, że w tej chwili wywołam ten straszny hejt, no jak można poprosić widzów o modlitwę, no to w ogóle już, ja nie wiem, jakiś trwamowiec, no tak w ogóle chciałem powiedzieć moim adwersarzom, że jeżeli wyzywacie mnie od trwamowca, to tak naprawdę to wcale mnie to nie obraża, mnie to nawet, powiem szczerze, imponuje, bo ja pracowałem w telewizji Trwam, i wiem doskonale, jakie tam są relacje. Wiem, czego wolno, czego nie wolno. Po ostatnim powiedzeniu właśnie do jednej z pań na Facebooku, że właśnie ona mi wcale nie urąga, a wręcz przeciwnie. I powiedziały mi, jakie relacje panują w telewizji Trwam, że za bluzganie do młodego pracownika można nawet wylecieć z pracy. No to pani mnie wyrzuciła ze znajomych za karę. Tak, no dlatego tylko, że ja po prostu powiedziałem prawdę. No, nie wszyscy muszą prawdę akceptować, ich problem, jeżeli tego nie robią. Natomiast ja uważam, że prawda nas wyzwoli, trzeba ją po prostu mówić. Kwestia następna. Kwestia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego pan jest przeciwko? Że ja powiem tak. Jestem przeciwko, ja wiem, czy jestem przeciwko, ja po prostu lubię wiedzieć. Lubię wiedzieć i powiem Wam szczerze, że tak powiem szczerze, tak naprawdę to jeden z artystów też między innymi, który mnie bardzo hejtował na Facebooku, spowodował to, że ja się do orkiestry trochę zraziłem. No bo jeżeli ten gość przedstawia się jako twarz Radomskiej Orkiestry, że on jest po prostu takim fajterem. I nagle się okazuje, że hejtuje Kościół, mimo że ten Kościół tak naprawdę nie broni, przynajmniej ja nie znam przypadków w Radomiu, że przeganiano młodzież z puszkami spod Kościoła, a wręcz przeciwnie, gdzie tylko w tym czasie byłem, to zawsze pod Kościołem ta młodzież stała i nigdzie nie była przeganiana, z tego co ja wiem. Zaczął kłamać wręcz, że po prostu jest przeganiana, kiedy ja go zaproponowałem mu, żeby powiedział konkretne nazwiska księdza proboszcza, konkretną parafię, miejsce w Radomiu, to jakoś nie potrafił tego powiedzieć. Zresztą moi adwersarze też nie potrafili za bardzo, więc ja się nie zgadzam na to. No i poza tym muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bardzo gorąco polecam jeden z Q&A pana Piotra Wrońskiego, który prowadzi taki kanał KHT. On właśnie zrobił o WOŚP-ie ten kanał i zadał jedno pytanie.
dlaczego on widział te serduszka na łóżkach, na jakimś innym sprzęcie. Dlaczego nie widział wośpu, serduszek woś na tym, co najdroższe? Czyli na przykład na butelkach od chemii, no, przeciwko rakowi dla dzieci. On to publicznie powiedział, że miał syna chorego na raka, prawda? I na tych butelkach nie widział tych serduszek. Dlaczego? Zadał to pytanie. Powiem szczerze, ja też nie wiem dlaczego. A bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego orkiestra na przykład nie angażuje się w zakup takich rzeczy, gdzie te rzeczy są po prostu rzeczywiście ratujące życie. Są bardzo drogie i ratują życie. Dlaczego orkiestra tego nie kupuje? Bo zarzucają Caritasowi to, tamto, siamto. Dobrze, zostawmy Caritas. Skoro już Państwo pytacie orkiestrę, dlaczego orkiestra nie angażuje się na przykład w kupowanie chociażby tych leków do chemioterapii na raka? Jeżeli się angażuje, proszę pokazać w komentarzu link, gdzie jest taki angaż, gdzie może macie jakieś faktury, które świadczą o tym, że orkiestra coś takiego kupiła. To są pytania, które naprawdę nie są pytaniami, jak to mówi Jurek Owsiak, z dupy. To są po prostu pytania, które każdy z nas sobie zadaje, każdy, kto myśli. Mamy prawo zadawać różne pytania. Tak samo jak wy, państwo, macie prawo, a nawet obowiązek pytać na przykład, co telewizja Radom robi na przykład w sprawie filmu Twin Cities, za chwilę o tym będziemy mówić. Tak samo my mamy prawo, a nawet obowiązek w imieniu państwa pytać pana Owsiaka, dlaczego tego nie kupuje, a to kupuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i kwestia kolejna. Kwestia taka, że no, pewnego takiego dziwnego PR-u. No bo powiem wam szczerze, że tak, żeby nie było tak strasznie poważnie, no to powiem wam tak, że pan prezydent Słupska, a wiadomo, że do Słupska od jakiegoś czasu wjeżdża się od tyłu, prawda? Więc pan prezydent Słupska wystąpił z takim, zrobił takie zdjęcie sobie, gdzie napisał daję Jurkowi lub coś takiego. To za chwileczkę zobaczycie ten plakat. No i powiem wam szczerze, tak analizując materiały, zupełnie zresztą przypadkiem, przeglądałem sobie mój ulubiony film Michała Bolego Herbisia pod tytułem But Money Too. No i znalazłem tam taką scenę, która moim zdaniem bardzo pasuje do tego, co pan Biedroń napisał, ale ocencie sami, oto ona. A kimże jest ten przystojny młody człowiek, którego mi przywiozłeś i nawet nie raczyłeś przedstawić, co? Witam na moim różowym ranczu. Brat bliźniak w Uszmitu, brat krwi Ranger, brat krwi, brat bliźniak. Nowy braciszek? No, ale dość, moi drodzy, pastwienia się nad Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo to trzeba dalej jechać. Ostatnio stała się rzecz niesamowita. Mianowicie opozycja zaczęła protestować przeciwko opozycji. No powiem wam, znowu powtórzę zdanie z poprzedniego felietonu, że jeżeli Jarosław Kaczyński robi to celowo, to jest mistrzem świata po prostu, jeśli chodzi o PR. To jest po prostu mistrzostwo świata absolutne, jest nie do pokonania. Zaorał opozycję totalnie. Zaraz mi ktoś powie, że wazeliny uprawiam. No nie. Zobaczcie, opozycja nasza kochana, no nie pozwala na siebie głosować. No bo jak? Zobaczcie, oni nie potrafią się ogarnąć przy jednym prostym projekcie. No bo fakt, że ten projekt pani Nowackiej to do niczego się nie nadawał, on był kretyński wręcz i antydemokratyczny, bo oni strasznie lubią słowo demokracja, więc to był antydemokratyczny ten projekt. Kretyński i kretyński, ale zobaczcie, że ponieważ ludzie zebrali podpisy, zadali sobie trud, zebrali podpisy, przywieźli to do Sejmu, to nawet 58 osób, 58 osób z Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam Jarosław Kaczyński, zagłosowali za tym, żeby ten projekt trafił dalej do komisji, bo nie chcieli lekceważyć wyborców. Ale nieważne, czy to są nowocześni wyborcy, czy to są platformiani wyborcy, czy SLD-owscy wyborcy, ale oni zadali sobie trud, prawda? Zebrali podpisy. No,
i przynieśli to do Sejmu. Tymczasem jak się zachowała opozycja? A jeden sobie wyszedł na kawę, drugi coś tam. Bardzo mi się podoba postawa pani Wojciechowskiej, która powiedziała, że nigdy nie zagłosuje, powiedziała to otwarcie, że nigdy nie zagłosuje za tym projektem, bo odkryła cud macierzyństwa, bo sama niedawno stała się mamą. I w życiu po prostu nie stwierdzi, że to, co tam jest w brzuszku u mamy, to jest zlepek komórek, a nie człowiek. No i rzeczywiście ma rację, bo nawet od strony filozoficznej patrząc, to byt jest, a nie bytu nie ma. Krótko mówiąc, z kota nie może wyrosnąć drzewo, albo odwrotnie, prawda? Musi wyrosnąć z kota, musi się rozwinąć kot. Z człowieka musi się rozwinąć człowiek, tak? Czyli nawet w tej embrionalnej postaci, ale to jest ciągle człowiek. Drzewo, no to też jest drzewo, prawda? Tylko w embrionalnej postaci, w postaci ziarenka, tak? Ale to jest drzewo, to już jest zalążek drzewa. Z tego nie wyrośnie papuga, z tego nie wyrośnie czołg. Nie, z tego wyrośnie drzewo. A z kobiety, z połączenia gamety męskiej i żeńskiej, po prostu urodzi się drugi człowiek. Więc ona słusznie postąpiła. Co się stało? Obrońcy demokracji obrzucili jej biuro poselskie fekaliami. No brawo, prawda? Więc po prostu w tym momencie, jak to pan Schetyna mówi, że opozycja idzie super szybkim pociągiem, to ja obawiam się, że opozycja zamieniła ten super szybki pociąg na drezynę. No i znowu tutaj mamy nasz kochany film. Zobaczcie. Kucyki, krzesło za to coś? Orżnęli nas. I nie maruj, tylko pompuj. Ależ ta cholera skrzypi. Zaśpiewajmy coś. Pani Kasia Lubnauer tłumaczyła postępowanie tych posłów, no jak tłumaczyła. Co się stało? SLD i wszystkie te partie lewicowe zorganizowały potężną manifestację przeciwko posłom Nowoczesnej Platformy. Nie przeciwko PiS-owi, zauważcie. Pierwszy raz w historii SLD popiera rząd, oczywiście nie swój rząd, tak? No bo jak to nazwać, no? Manifestacja przeciw opozycji to jest manifestacja za rządem. No bo jak to ująć? No tak, no zobaczcie, no część PiS-u poparła tą ustawę. Czyli jednak po prostu szach i mat, moi drodzy. No ale jeszcze chciałem wspomnieć tutaj o, ponieważ mówicie też, że no rzadko wspominam o sprawach radomskich, to wspomnę tutaj też o budżecie. Proszę Państwa, budżet nie został uchwalony. No, kto był, ten widział. Ja powiem wam tak. Moim zdaniem to jest już żałosne. To już jest żałosne, prawda? Teraz w tej chwili budżet uchwali nam ktoś inny. No bo Regionalna Izba Obrachunkowa. On będzie taki, jaki będzie. Urząd Miasta, powiem szczerze, jest niepozbierany. Nie potrafi załatwić prostych spraw. Już wiecie doskonale, że nie mamy po co iść do nich chociażby po jakikolwiek grosz, nawet 100 zł na film. Bo ostatnio mi odpisali, są tacy biedni, jak nie potrafią rządzić, to jest jak jest. I ja tutaj nie mówię akurat ze względu na jakąś opcję polityczną, tylko kto by w ten sposób nie rządził, to po prostu nie nadaje się do rządów i tylko kogoś trzeba natychmiast zmienić. Obojętnie, czy on się będzie nazywał Witkowski z Platformy, czy Ksiński z partii Y, nieważne. Takiego gościa, który w ten sposób rządzi, trzeba zmienić. I nieważne, jak on się nazywa. Proszę Państwa, to jest skandal. To jest skandal. I tyle. I tyle w tym temacie. Ja oczywiście będę śledził, co się będzie dalej działo. I uważam, że my jako wyborcy powinniśmy wyrzucić z roboty tych, którzy się nie sprawdzają. To tyle tak od strony biznesowej. No właśnie tak jeszcze od strony, wspomniałem wam tutaj o filmie, więc niedługo będzie taka oficjalna premiera kolejnego teledysku do
naszego filmu. Tak, w naszym filmie będzie 4 teledyski, moi drodzy, więc nasz film Twin Cities Today będzie miał rozmach, pomimo nie to, że małego budżetu, ale śmiesznego budżetu. Więc nasz film będzie miał 4 teledyski. Właśnie dzisiaj kończyliśmy takie pewne już dogrywki do tego teledysku jeszcze ostateczne, takie szlify. I 29 stycznia w szkole podstawowej, w tej niepublicznej szkole podstawowej na Warszawskiej bodajże 3 imienia Juliusza Słowackiego o godzinie 10:30 będzie premiera tego teledysku. Będzie też taka krótka pogadanka na temat, jak powstają filmy. Zaprosimy też ludzi z ekipy filmowej telewizji Radom, także oni powiedzą mi od tej strony technicznej i powiedzą też, jak to po prostu będzie wyglądać, czy jak to wygląda w ogóle taka praca przed kamerą, za kamerą, przy mikserze. To będzie dużo ciekawych takich, będzie można zobaczyć sprzęt telewizyjny, może nawet niektórzy będą mogli dotknąć, to zobaczymy. I właśnie tutaj zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Kto będzie miał ochotę, może przyjść. Spotkanie jest otwarte. Zapraszamy. I oczywiście bardzo Was też prosimy o wsparcie dla naszej produkcji, ponieważ, jak już powiedziałem, nie mamy niskiego budżetu, tylko śmieszny. W związku z czym prosimy o wsparcie, zwłaszcza, że też pojawiła się możliwość nagrania w profesjonalnym takim studio audio w wersji HD. Okazuje się, że mamy w naszym mieście przepiękne studio, które działa i jest prężne i nagrywają w nim różne znane zespoły, nie tylko z Radomia, jak więc widzicie, w Radomiu też mamy czym się pochwalić. I prosimy Was bardzo o wpłaty. Numer konta pojawi się na końcu. Ja wiem, że za chwileczkę przeciwnicy moi powiedzą, a na WOŚP to Pan nie daje. No więc ja nie zmuszam do dawania, ja proszę, żeby dać. Jak ktoś chce na WOŚP dać, niech da. Jak ktoś będzie chciał dać na film Twin Cities Today, to też oczywiście zapraszamy. A możecie dać i tu, mnie to nie przeszkadza naprawdę. Jeszcze z tego, co wiem, to można przelewy robić dla pana Jurka, więc jak chcecie, możecie dać i tu, także zapraszam Was serdecznie i cóż, do zobaczenia w następnym felietonie.